Dzień dobry, Dawid Tokarz, Puls Biznesu. Ja mam takie pytanie do pani premier. Za czasów rządów Koalicji Platformy Obywatelskiej i PSL-u pani wielokrotnie krytykowała zjawisko kumoterstwa, nepotyzmu w spółkach Skarbu Państwa i innych instytucjach państwowych. Tymczasem we wczorajszym Pulsie Biznesu opublikowaliśmy listę 1000 osób, które już za pani rządów, dzięki pani decyzjom bądź decyzjom podległych pani ministrów, to są działacze PiS-u rodziny, działacze PiS-u znajomi, działacze PiS-u. Wszystkie te osoby zdobyły posady różnego rodzaju w spółkach i instytucjach państwowych. Czy z tej perspektywy nie uważa pani, że tamte deklaracje były hipokryzją? Szczególnie, że wśród tych osób są osoby pani koledzy i koleżanki osobiści, tacy jak pan Filip, pan Kozik, pan Włoszek, pani Bigos-Jaworowska, pani Pieczka. Jak pani się do tego odnosi? Czy nie widzi pani, że jednak PiS, wbrew temu, co twierdził, wchodzi w te kolejny i je nawet poprawia, te kolejny, w których tkwiła Platforma i PSL? Panie redaktorze, spodziewałam się bardziej ambitnego pytania, powiem szczerze. Nie sądziłam, że będziemy rozmawiać o koleżankach i kolegach Beaty Szydło. Wie pan, ja mam dużo kolegów i koleżanek, więc możemy tutaj porozmawiać sobie dłużej na ten temat. To jest oczywiście żart, ale proszę nie sprowadzać dyskusji o zarządzaniu spółkami Skarbu Państwa do takiego poziomu. I zaraz powiem dlaczego.